chciałem kilka słów odnieść się do slalomu wolnego między bramkami i ósemki wykonywanego po raz pierwszy. Trzeba nadmienić, że pierwszym razem tor jazdy był jak najbardziej właściwy, technika jazdy była, jeżeli chodzi o pokonywanie slalomu i ósemki, bardzo prawidłowa. Jednakże na egzaminie państwowym egzamin by został negatywnie oceniony, gdyż motocykl zgasł nam dwukrotnie, czyli dwukrotnie było brak płynnego ruszenia. I jak będziecie oglądać ten film, trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli pierwszym razem motocykl nas zgaśnie, wytrąca nas to z równowagi i zapominamy obrócić głowę, upewnić się o możliwości rozpoczęcia jazdy. Na początku głowa została obrócona przed pierwszym ruszeniem motocykla. Jak nastąpiło pierwsze ruszenie, zgaśnięcie motocykla, to skupił się kursant przede wszystkim na tym, żeby ruszyć, nie obrócił głowy, nie mówiąc o tym, że po raz drugi raz, kiedy ruszał, także motocykl zgasł, czyli dwukrotnie brak możliwości płynnego ruszenia i dwa razy nie upewnienie się o możliwości rozpoczęcia jazdy. Jest to bardzo fajnie nakręcony materiał, który pokazuje, że 80% kursantów podczas pokonywania slalomu wolnego, ósemki i slalomu wolnego nie obróci głowy, płynnie nie ruszy. Nie jest to związane z torem jazdy, tylko z techniką jazdy motocyklem. I później okazuje się, że 20 cm to jest średnia odległość przejechana przez kursanta, bo nieobrócenie głowy i brak płynnego ruszenia powoduje negatywny wynik egzaminu. Dlatego nad tymi elementami będziemy dalej pracować, aby płynnie ruszyć, bo już drugi przejazd pokazał to, że głowa została obrócona prawidłowo, płynne ruszenie, nie było błędu, nie wytrąciło nas to z równowagi, z toru jazdy i drugi przejazd był już wykonany wzorowo, modelowo i egzaminator na egzaminie podczas takiego przejazdu na pewno by nas za wszystkie czynności pochwalił. No, to prawda, za pierwszym razem starałem się bardzo płynnie ruszyć, natomiast niestety jeszcze nie wyczułem dokładnie tego motocykla, no i zgasł. Za drugim razem rzeczywiście się zdenerwowałem, bo chciałem wypaść jak najlepiej. Trochę cierpliwości, nic na szybko, bo wtedy nie wychodzi to tak, jak ma wychodzić, a spokój najważniejszy na egzaminie jest, więc myślę, że potrzebuję po prostu się nauczyć tego właśnie na placu, żeby nie popełniać tych błędów i wszystko na spokojnie robić. Chwalić się swoimi umiejętnościami, a nie chcieć zrobić to jak najszybciej, jak się da.